Szkoła podstawowa została w momencie, kiedy powstawały gimnazja, przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Ona się tam mieści do dzisiaj. Naszym zdaniem, zdaniem radnych, zdaniem rodziców, to miejsce nie jest odpowiednie do nauki dzieci małych, żadnych. To nie jest miejsce, gdzie powinna się uczyć taka duża grupa dzieci. Wielkość naszych pomieszczeń klasowych, wielkość naszych korytarzy nie odpowiada normom obowiązującym na dzień dzisiejszy. Czyli dzięki temu, że zostalibyśmy połączeni z sąsiednim gimnazjum, skorzystalibyśmy przede wszystkim na dostępności do normalnych sal klasowych, do dostępności do obiektów sportowych, sali gimnastycznej, orlika, między również stołówki, biblioteki. Także uważam, że dzieci naszej szkoły powinny mieć takie same warunki lub równe warunki jak innych w innych szkołach podstawowych. W obecnej chwili w szkole przebywa 67 uczniów, są to od oddziału przedszkolnego dzieci do klasy szóstej. Ogólnie gospodarujemy 360 metrami kwadratowymi. Uczymy się na dwie tury. Zajęcia lekcyjne zaczynamy o godzinie 7:45. Jest to związane z dowozem dzieci z różnych miejscowości. Pierwsze zajęcia kończymy w zasadzie godzina 11-12 i druga tura zajęć rozpoczyna się o 9:30. Klasami po prostu dzieci się wymieniają. Jeżeli w jednej klasie jest język polski, to klasa druga, która też w tej klasie ma swoje zajęcia, idzie na wychowanie fizyczne lub bawi się, śpiewa, uczy się, przebywa na zajęciach techniki w dużej, ogólnodostępnej sali widowiskowej, którą również my korzystamy z niej. Co jeszcze w tej sali się odbywa? W dużej sali środowiskowej odbywają się zajęcia świetlicowe. Tam również mamy zagospodarowane miejsce na stołówkę, czyli dzieci zjadają ciepły posiłek. Tam również odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości nasze szkolne i lokalne. Tam także odbywają się, tak jak wcześniej powiedziałam, zajęcia muzyczne, zajęcia z religii, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne. Ta decyzja o połączeniu dwóch szkół w zespół zapadła na początku nowego roku szkolnego, czyli 2013-2014. Argumenty, jakimi posługuje się kuratorium, zupełnie do nas nie trafiają, bo mówi się o tym, że dzieci 5-letnie nie powinny mieć kontaktu z dziećmi 15-letnimi. Taka sytuacja jest teraz w naszej szkole podstawowej, gdzie dzieci 5-letnie, bo z oddziału przedszkolnego, są w jednym budynku, spotykają się na przerwie z dzieckiem, na przykład 16-letnim, bo chłopiec no, niestety nie był promowany i w takim wieku jest. Jest więcej dzieciaków właśnie w wieku przekraczającym 14 lat. To nie jest przeszkodą. Nie wydaje mi się, żeby to było przeszkodą. Nie wydaje mi się, żeby był utrudniony nadzór pedagogiczny w przypadku połączenia szkół. Natomiast patrząc na to z perspektywy rodziców, z perspektywy uczniów, z perspektywy władz gminy, może to przynieść tylko i wyłącznie pozytywne efekty. Pozytywne dlatego, że szkoła, budynek gimnazjum to budynek pięknie wyremontowany ze wspaniałym zapleczem sportowym. Tam jest piękny zespół boisk Orlik 2012. W tym roku oddaliśmy do użytku takie centrum rekreacyjne z dwoma placami zabaw, alejkami spacerowymi, idealne miejsce dla odpoczynku dla małych dzieci i dla większych. Tam wreszcie jest odpowiednia liczba klas, bo w czasach swojej świetności, wtedy kiedy gimnazja powstawały, w tym budynku było ponad 220 uczniów. Dzisiaj pozostają, od nowego roku będą 3 klasy gimnazjalne i tych uczniów będzie w granicach może 70. Czyli tyle, ile ma również szkoła podstawowa w Sosnówce. Połączenie dwóch szkół przy liczebności dzieci około 150
150 to jest naprawdę w porównaniu do tego, co ta szkoła mogła przyjąć kilka lat temu, nie jest żadnym problemem. Kuratorium mówi, że my to ze względów ekonomicznych. Są określone procedury, jakie trzeba przejść przy łączeniu szkół i my po kolei, etap po etapie, te wszystkie zadania wykonywaliśmy. Jednym z kolejnych było uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty. O taką opinię zwróciliśmy się do pani kurator. No i niestety zdziwienie nasze było ogromne. Okazało się, że ta opinia jest negatywna. Dlaczego szkoła podstawowa w Sosnówce nie może być po raz kolejny połączona z gimnazjum? Dlaczego teraz zostało negatywnie to zaopiniowane? Pani redaktor, argumentów jest bardzo dużo, które skutkowały właśnie za tą opinią negatywną. Przede wszystkim trzeba podkreślić taką rzecz, że w tej chwili gimnazjum funkcjonuje, uczniowie mają w miarę prawidłowe warunki do realizacji podstawy programowej. Natomiast w momencie, gdyby szkoły zostały połączone, mamy do czynienia z sytuacją, że w jednej szkole nagle mamy 10 oddziałów na 7 izb lekcyjnych, więc dwuzmianowości tutaj nie unikniemy nadal dla szkoły podstawowej. Mało tego, w tą dwuzmianowość wejdzie również młodzież z gimnazjum. Kolejna kwestia, mamy w jednej szkole, w jednym budynku dzieci od wieku przedszkolnego, więc generalnie od 3 do końca gimnazjum 16 lat. Nie ma takich warunków, żeby gdzieś te dzieci z klas 1-3 umieścić na osobnym piętrze, w osobnej części. Nie ma dostosowanego sprzętu. Dziwi nas to stanowisko. Mamy silną taką presję rodziców, którym obiecaliśmy, że ich dzieci będą się uczyły w naprawdę lepszych warunkach. Chcieliśmy w miejsce tej zlikwidowanej, przeniesionej szkoły podstawowej stworzyć oddział przedszkole przede wszystkim, małą grupę przedszkolną dla dzieci z Sosnówki. Te dzieci, żeby zdążyły się zaaklimatyzować, dopiero szłyby do tej dużej wspólnej szkoły. Dlaczego teraz, w takim roku, gdzie idą 6-latki do szkoły, dlaczego, chociaż reforma jest wprowadzana od tylu lat i kiedy można było skorzystać z różnych projektów unijnych, z pieniędzy unijnych, dlaczego nie pomyślano, aby ten budynek wyremontować, przystosować do warunków szkolnych? Naprawdę na to był szereg lat. Czy decyzja kuratorium w tym przypadku negatywna może się jeszcze zmienić, czy to już jest nieodwołalna decyzja? To jest decyzja, która już została wydana na piśmie i została przekazana do organu prowadzącego. Co gmina może zrobić, żeby od nowego roku szkolnego 2014-2015 szkoła podstawowa była w tym samym budynku co gimnazjum przy w tym momencie negatywnej opinii kuratorium? Co wy możecie zrobić? My jesteśmy zdesperowani i my zrobimy wszystko. Wystąpiliśmy z pismem do kuratora oświaty, żeby przeanalizował jeszcze raz swoją opinię i mieliśmy nadzieję, że jednak nasze argumenty trafią do urzędników. Natomiast już teraz dostaliśmy odpowiedź negatywną. Kuratorium podtrzymało swoją opinię. W związku z tym złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo na taką decyzję przysługuje nam taka właśnie droga. I kiedy możecie otrzymać odpowiedź? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to jest okres miesiąc, może półtora miesiąca. Bez względu na to, czy on będzie krótszy, czy dłuższy, to rzeczywiście komplikuje to nam sprawy, bo pewne rzeczy mogłyby już dzisiaj być, czy pewne decyzje mogły być podejmowane.